Suwalczani, którzy chcą wziąć udział w konsultacjach społecznych na temat suwalskiej karty mieszkańca i poszukują informacji na stronie konsultacji Suwałki.eu, nie znajdują pod tym adresem żadnych aktywnych konsultacji. O wyjaśnienie poprosiliśmy Kamila Sznela z suwalskiego ratusza. Ze strony można korzystać, natomiast strona w chwili obecnej nie jest aktualizowana i nie jest użytkowana, ponieważ z naszych obserwacji wynikało, że tak naprawdę nie była ona użytkowana przez mieszkańców Suwałk. Po prostu liczba wyświetleń tej strony równała się zeru, więc zaprzestaliśmy na chwilę obecną aktualizowania tej strony, natomiast w najbliższym czasie po prostu w ogóle ona zniknie z obiegu. Osoby zainteresowane udziałem elektronicznym w trwających właśnie konsultacjach informacji muszą poszukać w inny sposób. Po wejściu na główną stronę Urzędu Miejskiego w Suwałkach pojawia nam się od razu na pierwszym miejscu temat dotyczący suwalskiej karty mieszkańca i ogłoszonych konsultacji społecznych. Po wejściu w ten temat widnieje formularz zgłaszania swoich opinii i uwag oraz również projekt uchwały Rady Miejskiej dotyczący suwalskiej karty mieszkańca i można się tam z kompletem materiałów właśnie na tej stronie zapoznać. Wniosku nie musimy pobierać osobiście z Urzędu Miejskiego, możemy go pobrać i wydrukować bezpośrednio ze wspomnianej strony internetowej. Wnioski można zgłaszać zarówno w drodze elektronicznej na adres podany na stronie internetowej, bądź w formie papierowej tradycyjnej, składając to na tradycyjny pocztowy adres Urzędu Miejskiego. Istnieje też możliwość osobistego przekazania uwag i sugestii podczas planowanych 4 spotkań konsultacyjnych. Będą się one odbywały od poniedziałku do czwartku włącznie. A strona konsultacji Suwalki.eu, na której aktualnie hula wiatr, niebawem zniknie z sieci, zapewnił nas Kamil Sznel.